Czym różni się działanie online od działania offline w branży marketingu sieciowego? Cześć, nazywam się Klaudia Stawiarska i jestem trenerem biznesu online i network marketingu i dzisiaj odpowiadam na pytanie, czym się różnią właśnie te dwie strategie działania, kiedy budujemy swój biznes marketingu sieciowego? Czym się różni działanie przez internet od działania tradycyjnego, czyli poza internetem? Więc jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, ponieważ każdego tygodnia we wtorki i w piątki dzielę się moim doświadczeniem właśnie z budowania biznesu w branży marketingu sieciowego. No więc dzisiaj poruszam taki temat, jakiego jeszcze nie poruszałam, ponieważ wiele osób kojarzy mnie z działania właśnie głównie na Facebooku lub też przez internet, jeśli chodzi o budowanie biznesu MLM. Natomiast nigdy nie dzieliłam się moim doświadczeniem, jeśli chodzi o działanie offline'owe. I dzisiaj chciałabym właśnie porównać te dwie strategie działania z własnego doświadczenia, ponieważ również działałam offline, miałam okazję doświadczyć tego właśnie za granicą, mieszkając tutaj na Teneryfie. Więc jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym zaznaczyć, że warto generalnie skupić się na jednej strategii działania, czyli kiedy lepiej czujemy się w działaniu na przykład offline, to pozostańmy przy tej strategii, ponieważ w niej się czujemy dobrze, w niej nam dobrze wychodzi ten biznes i po prostu nie ma sensu dekoncentrować się jakimiś innymi strategiami i gdzieś tam na siłę przekonywać się do jakichś innych strategii, tak? Natomiast jeśli lepiej nam wychodzi działanie online i mamy tutaj efekty, to nie ma sensu też właśnie gdzieś tam tracić czasu na szukanie innych strategii w działaniu offline, tak? Więc tutaj warto sobie skupić się na jednym działaniu i wybrać. Natomiast zanim wybierzemy, no to wiadomo, że czasami trzeba po prostu doświadczyć tych dwóch form działania, żeby móc zdecydować, która forma mi bardziej odpowiada. No i ja powiem Wam szczerze, że ja doświadczyłam dwóch form działania i powiem szczerze, że dwie formy działania mi się podobają. I teraz na czym się skupić bardziej? Powiem szczerze, że ja na początku skupiałam się tylko na działaniu online, nie znając w ogóle możliwości i w ogóle strategii działania offline. I w pewnym momencie, kiedy byłam już, że tak powiem, znudzona działaniem online'owym, siedzeniem w domu i rozmawianiem z wirtualnymi ludźmi, że tak powiem, tak, z ludźmi przez internet, chciałam po prostu doświadczyć działania takiego tradycyjnego, zobaczyć jak to jest, poznawać ludzi na żywo, pokazywać im prezentację na żywo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego zdecydowałam również podziałać właśnie tak offline, tak? I powiem szczerze, że bardzo mi się to podobało, bardzo było to mega skuteczne i dzięki temu rozumiem teraz, na czym polega działanie online i offline. Dzięki temu też będę mogła właśnie podsumować te takie plusy i minusy tego i tego działania. Więc zacznijmy od działania online. Jakie są... Zacznijmy może od minusów, żeby zakończyć na plusach. Jakie są minusy działania online przez Facebooka lub w ogóle przez bloga lub jakąkolwiek inną platformę social media, po prostu kiedy działamy przez internet? W pierwszej kolejności takim bardzo dużym minusem, jakim ja bym podsumowała to działanie online, to jest po prostu ilość kontaktów, jakie trzeba przerobić, tak? Czyli tutaj musimy naprawdę być bardzo cierpliwi, bardzo wytrwali i bardzo, można powiedzieć, tacy no, twardzi, jeśli chodzi o te odmowy ludzi, dlatego że ich tutaj w działaniu online usłyszymy, mam wrażenie, więcej niż w działaniu offline, tak? Ponieważ ludzie są bardzo sceptyczni, są bardzo nieufni, trzeba z nimi budować relacje i trzeba po prostu ich szukać, żeby gdzieś tam oni byli zainteresowani tym, co my mamy. Natomiast trzeba po prostu być bardzo cierpliwym, jeśli chodzi o odpowiedzi tych ludzi i jeśli chodzi o umówione spotkania, ponieważ ludzie bardzo często nie dotrzymują słowa właśnie ci poznani na Facebooku, tak? Czy gdzieś tam indziej w social mediach, którzy po prostu nie mieli z nami nigdy kontaktu takiego face to face, tak? Więc to by był taki największy minus, jeśli chodzi o działanie online, to jest właśnie, że musimy przerobić dużo kontaktów, zanim kogoś zapiszemy. W działaniu offline jakby tych kontaktów mam wrażenie, że dużo mniej przerabiamy i
prędzej ci ludzie się decydują. Kolejna bardzo duża sprawa, jeśli chodzi o działanie online, jeśli chodzi o minus, to jest właśnie to, że nie widzimy człowieka, człowiek nas nie czuje, nie możemy mu zademonstrować tych produktów, tak, pokazać efektów, dać im powąchać dany produkt, dotknąć itd., itd. I ma to bardzo duży wpływ na to, jaką decyzję później podejmuje ten człowiek, czy chce ten produkt, czy nie. Więc w działaniu online jest to bardzo duży minus. No możemy oczywiście pokazać efekty na zdjęciach, czy historię klientów, czy opowiedzieć o tym, kiedy się spotykamy z tą osobą przez Zoom lub jakieś inne narzędzie. Natomiast nie jesteśmy w stanie zademonstrować tego produktu tak fizycznie, żeby on go mógł dotknąć. A jak wiemy, no doświadczenia najlepiej sprzedają, jeżeli jesteśmy w sklepie i czujemy jakiś zapach albo po prostu możemy dotknąć tekstury czegoś i tak dalej, to szybciej podejmujemy decyzję. Więc w działaniu offline na plus jest to, że możemy demonstrować produkty na żywo i naprawdę mieć ten kontakt face to face, gdzie po prostu człowiek czuje Twój entuzjazm, czuje Twoją energię, czuje po prostu Twoje nastawienie do tego wszystkiego, tak? I jest jakby w ten sposób inaczej nastawiony również do informacji, które przekazujesz. No więc działanie na Facebooku przez to jest, czy też online, przez to jest, można powiedzieć, na minus w porównaniu do działania offline, tak? Również nie mamy kontroli nad rozmową, bo często ludzie, do których wysyłamy informacje, albo gdzieś tam naszą wiadomość ignorują, albo gdzieś tam po prostu zostawią tą wiadomość i nie ma kontynuacji rozmowy, tak? W działaniu offline jest, tak? Człowiek, którego spotykasz na mieście i z nim zaczynasz rozmowę, to po prostu nie przerwie tak nagle rozmowy i sobie pójdzie i cię zignoruje, tylko po prostu jakieś zakończenie tego spotkania będzie, tak? A w online nie ma tego, tak? Ktoś przestanie nagle do ciebie odpisywać i nie wiesz, co dalej, tak? Nie wiesz, co z tym człowiekiem. Więc tutaj tak naprawdę w działaniu online to jest minus, że nie masz kontroli nad rozmową, to po pierwsze właśnie, że nie możesz zakończyć tak naprawdę tej rozmowy tak, jakbyś chciał, bo człowiek może gdzieś tam w pewnym momencie przerwać to bez w ogóle powiadomienia ciebie. A kolejna sprawa jest taka, że kiedy piszemy wiadomości na Messenger, osoby, które je czytają, mogą źle interpretować lub nie interpretować tego tak, jak powinni i po prostu za szybko podejmować pochopnie decyzje, gdzie nie mamy szansy nawet właśnie po prostu zweryfikować różnych obiekcji i tak dalej. Kiedy działamy offline i rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś tam widzimy po jego języku ciała, po jego mimice, po jego twarzy, tak, jak on reaguje na te informacje, jesteśmy w stanie zapobiec danym obiekcjom, które się pojawiają, tak? Ponieważ no, widzimy tą twarz, obserwujemy tego człowieka, jesteśmy z nim, czujemy to, tak? I to po prostu powoduje, że wtedy masz lepszą kontrolę nad tą rozmową. W działaniu online, kiedy piszesz na Messenger, no niestety nie masz takiej kontroli i to powoduje, że czasami ludzie za szybko podejmują decyzję na nie, mogą nawet Cię zablokować, jeżeli po prostu nie chcą się tłumaczyć, dlaczego taką decyzję podjęli. Też takie miałam sytuacje, bo głupio im było po prostu powiedzieć nie, to woleli mnie zablokować. To tak na marginesie. Natomiast właśnie to jest to, że nie mamy kontroli nad rozmową w działaniu online i nie mamy kontroli nad zapobieganiem różnym obiekcjom, tak? W działaniu online, kiedy piszemy na Messenger, oczywiście kiedy już spotykamy się z tą osobą i kiedy rozmawiamy z nią telefonicznie lub na Zoom, no to tutaj już wiadomo, że trochę inaczej ta sytuacja wygląda, dlatego ja bardzo zawsze właśnie mówię, bardzo polecam dążyć do tego, żeby te rozmowy, które zaczynasz online, ludzi, których poznajesz online, żeby jak najszybciej prowadzić do rozmowy głosem, bo wtedy jesteś w stanie właśnie kontrolować tą rozmowę, zweryfikować obiekcje, wykazać entuzjazm. Samo to, że człowiek Cię usłyszy, nabiera do Ciebie większego zaufania i lepsza relacja się tworzy, tak? Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No i jeśli chodzi o działanie online, o minusy, to bym powiedziała, że w sumie to jest tyle, no nie widzimy człowieka, nie budujemy takiej relacji i no i to powoduje, że jest mniejsze zaufanie, tak? Nie możemy zademonstrować produktu, to takie najważniejsze minusy. Natomiast jeśli chodzi o plusy, no to wiadomo, możemy działać globalnie,
oficjalnie, w różnych językach, na całym świecie, w swoim czasie, w swoim domu, w każdym miejscu na Ziemi, tak? Wystarczy, że mamy dostęp do internetu i w telefonie wszystkie linki, wszystkie materiały, które możemy przesłać szybko takiej osobie, to wtedy to działanie jest dużo szybsze, zorganizowane i możemy w krótszym czasie więcej zrobić. Natomiast tak jak powiedziałam na samym początku, jednak trzeba robić więcej tych kontaktów w działaniu online, zanim będziemy mieli pierwsze pozytywne odpowiedzi. Jeśli chodzi o działanie offline, no to tak jak już wspomniałam, w plusach mamy właśnie to, że po prostu widzimy człowieka, czujemy, możemy zademonstrować, możemy zaobserwować jego reakcję na różne nasze komunikaty, możemy tutaj po prostu zapobiec różnym obiekcjom, możemy po prostu kontrolować tą rozmowę, tak? Człowiek widzi nasze emocje, nasz entuzjazm, widzi jak my reagujemy na jego odpowiedzi i jakby ta relacja face to face dużo szybciej powoduje, że człowiek podejmuje decyzję, bo zbudował do nas takie zaufanie, przekonanie i po prostu tych obiekcji nagle pojawia się mniej. Oczywiście tutaj muszę zaznaczyć, że to wszystko zależy od tego, jaką postawę wykazujesz, tak? I jaką jesteś osobą na takim spotkaniu, bo to też może być minusem, że człowiek Cię widzi Ciebie zestresowanego, nieprzekonanego i tak dalej, tak? Ja tutaj zakładam, że jesteś osobą pozytywną, taką entuzjastyczną, która wie, co robi, wie, po co to robi, wie, co chce z tym osiągnąć i po prostu jest przekonana do tego, co robi, tak? Więc właśnie taką postawę chcemy pokazać na takich spotkaniach offline. Natomiast jeżeli jesteś zestresowany, niepewny i po prostu pełen obaw, no to wiadomo, że nie chciałbyś, żeby człowiek zobaczył takie coś w działaniu offline, więc można powiedzieć, że to jest plus i minus, że człowiek Cię widzi. Natomiast zakładając, tak jak powiedziałam, że jesteś osobą pozytywnie nastawioną do tego, co robisz i wiesz, co robisz i jesteś przekonany, no to jednak w działaniu offline jest to na bardzo duży plus. Jeśli chodzi o działanie offline, to również fajne jest to, że można tworzyć takie spotkania grupowe, gdzie jest więcej pozytywnych ludzi w danym temacie, na przykład, nie wiem, zdrowia, tak? I prowadzić jakieś takie dyskusyjne spotkania, gdzie ktoś entuzjastycznie podchodzi do tematu, który Ty przedstawiasz i to automatycznie wpływa również na innych ludzi, gdzie za jednym, można powiedzieć, spotkaniem możesz zrobić dużo zapisów, tak? I to jest takie, można powiedzieć, duży plus, że pojawia się takie potwierdzenie społeczne, że ludzie po prostu widzą, że ktoś zdecydował, to ja też decyduję, tak? W działaniu online też może tak się wydarzyć, kiedy prowadzimy spotkanie grupowe gdzieś tam na Skype czy Zoom. Natomiast jest to bardziej ryzykowne, ponieważ jest to zimny rynek zazwyczaj i czasami mogą nam się tam trafić hejterzy. Oczywiście w działaniu offline też nam się może trafić ktoś sceptyczny i bardzo negatywnie nastawiony i wpłynąć na resztę grupy tych ludzi, którzy się znajdują na takim spotkaniu. Natomiast staramy się na takie spotkania właśnie zapraszać ludzi pozytywnych w danym temacie, żeby mogli pozytywnie wpłynąć też na innych ludzi, czyli po prostu tutaj pamiętajmy, że to my rekrutujemy i to my jesteśmy ludźmi, którzy decydują, kto do nas dołącza, a nie oni, tak? Nie ci ludzie, tak? To oni nam łaski nie robią, tylko Ty po prostu robisz im przysługę, pokazując im taką możliwość. I chciałabym, żebyś właśnie takie podejście miał przy prezentowaniu swoich produktów czy też swojego biznesu, tak? Ty dajesz przysługę temu człowiekowi, że on może zmienić swoje życie i może poprawić swoje życie, ponieważ dajesz mu taką szansę. Później dajesz mu swój czas, pokazujesz mu, jak ma to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie w tym filmiku. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o porównanie działania online i offline z mojego doświadczenia, jakie ja zauważyłam, plusy i minusy. Oczywiście jednym z największych minusów działania online to jest to, że musisz zrobić dużo kontaktów, zanim kogoś zapiszesz, a minusem w działaniu offline to jest to, że to jest bardzo czasochłonne, tak? Czyli zrobisz mniej tych spotkań, natomiast mogą być bardziej skuteczne. Przechodząc do plusów, w działaniu online dużym plusem jest to, że możesz robić w każdej chwili, w każdym porze dnia, w każdym miejscu na świecie. W działaniu offline, no,
tak już nie możesz, tak? Po prostu musisz być na miejscu i jesteś tak naprawdę zdany na osoby, które Ciebie otaczają, chyba że gdzieś jedziesz do miasta obok i po prostu jest to bardzo czasochłonne. Więc tutaj to są takie moje wnioski z tego działania online i offline. Jeżeli jesteś osobą otwartą, to ja Ci proponuję właśnie zacząć działać offline też i po prostu zobaczyć, doświadczyć tego, jak fajnie jest, kiedy poznajesz nowe relacje, nowych ludzi, jak oni się fajnie zachwycają tymi produktami itd., itd. Jest to genialne, po prostu ja uwielbiałam, powiem szczerze, spotykać się offline i obserwować reakcje ludzi, jak im pokazywałam, demonstrowałam produkty, bo to automatycznie pozytywnie jeszcze bardziej na mnie wpływało. Dlatego polecam Ci doświadczyć tych dwóch form, zobaczyć, która Ci się podoba bardziej i po prostu na niej się w większej mierze skupić, żeby nie tracić czasu, żeby się nie rozpraszać, lub możesz łączyć te dwa działania, tak? Ja Ci powiem, że ja właśnie połączyłam, czyli zrobiłam tak, że poznawałam ludzi na Facebooku w grupie lokalnej, ludzi, którzy mieszkają w mojej okolicy i pytałam, kto by chciał się spotkać, poznać. I jak się spotykałam z ludźmi z Facebooka, poznanymi na Facebooku offline, to wtedy im pokazywałam właśnie taką prezentację, tak? Zbudowałam relacje i pokazywałam prezentację. Więc można w ten sposób nawiązywać kontakty, można oczywiście w działaniu offline nawiązywać w różne sposoby kontakty, nie używając w ogóle internetu. I tutaj polecam Ci właśnie ten mój post na blogu, bardzo popularny, 25 sposobów na prostą rekrutację online i offline. Tam jest dużo takich fajnych pomysłów, które ja sama stosowałam na co dzień właśnie mieszkając na Teneryfie. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o działanie online, offline, porównanie plusów i minusów. Mam nadzieję, że Ci się to podobało albo że wyciągasz jakieś wnioski dla siebie. Ciekawa jestem, jakie Ty widzisz plusy i minusy działania online i offline. Jeśli możesz, to skomentuj pod tym filmikiem. Jestem ciekawa po prostu, gdzie ja jeszcze czegoś nie zauważyłam, co Ty może właśnie zauważasz. Tymczasem no, pozdrawiam Cię serdecznie. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście daj like, udostępnij dalej. No i skomentuj poniżej, jak Ty działasz online czy offline i jakie Ty wyciągasz wnioski właśnie z tego działania swojego. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmikach Q&A we wtorki i w piątki.